zabrakło. Tak naprawdę na szczęścia przy dwóch sytuacjach, które zakończyły się rzutami karnymi nastrzelnymi rękoma. Zobaczymy faktycznie na wideo, czy one były. Sędzia zawsze będzie mówił, że miał rację i tyle. Myślę, że na taki zespół, jakim wystąpiliśmy, z kilkoma wzmocnieniami z zespołu pierwszego, to i tak wyglądało to moim zdaniem przedobrze. No właśnie, bo mecz był bardzo wyrównany. Dokładnie. Duchowe karne. Tak, dokładnie. Mecz był, myślę, wydaje, że wyrównany. Obawiałem się przy tym wieku i doświadczeniu, że zostaniemy zdominowani, a tego nie widziałem. Mieliśmy swoje okazje, trafiliśmy w poprzeczkę przy stanie 1-1. Także tutaj niewiele nam brakowało, co nie znaczy też, że powiem, że my zdominowaliśmy mecz, bo tego też nie powiem. Uważam, że mecz był wyrównany i przy większej dozie szczęścia lub może że nawet lepszych, trafnych decyzjach arbitra śmierdziało niespodzianką. Przyjechaliśmy awansować i ten awans zrobiliśmy. Na pewno przed meczem wiedzieliśmy, że w Olimpii będzie paru zawodników drugoligowych i młodzież, dlatego do tego spotkania też umiejętnie się przygotowaliśmy w postaci szachowania zawodnikami. Zrobiliśmy 6 zmian. Wiadomo, że w piątek już gramy mecz ligowy, nie ma czasu na odpoczynek, dlatego zdrowie, fizyczność była bardzo ważna, stąd zmiany. No co, no fajnie, że kibice dopisali z jednej i z drugiej strony. Miło się gra takie spotkania. A co z Kubą Bałdygą? Bo dzisiaj trochę był taki sponiewierany, trzeba przyznać, w tej pierwszej połowie. No, Kuba Bałdyga zszedł z powodu, że miał żółtą kartkę, a grał zdecydowanie szybko, agresywnie i to groziło drugą żółtą, stąd szybka zmiana.